Dobry, witam Was w kolejnym filmiku Małego Medyka. Prawdopodobnie w ostatnim czasie, w związku z informacjami o koronawirusie, słyszeliście już słowo pandemia. Być może zastanawialiście się już, co to takiego ta pandemia. To pytanie oraz co takiego dzieje się podczas pandemii skąd się ona bierze i czy coś takiego już miało miejsce? Dlaczego w przypadku koronawirusa musimy wszyscy współpracować, wytłumaczę Wam w tym filmiku. Słowo pandemia oznacza rozprzestrzenianie się infekcji poza granice poszczególnych krajów, a nawet kontynentów. To słowo pochodzi od greckiego pandemia i oznacza cały lud, czyli całe społeczeństwo. Pan oznacza wszystko, całość, a demos znaczy lud, społeczeństwo. Ale jak do tego dochodzi, że jakaś choroba zakaźna może się tak bardzo rozprzestrzenić? Przecież jest bardzo wiele chorób zakaźnych, ale nie wszystkie prowadzą do pandemii. W jaki sposób i dlaczego choroba zakaźna prowadzi do pandemii zależy od wielu czynników. Te czynniki to zarazek, rodzaj przenoszenia się zakażenia oraz zakażany, inaczej nosiciel, a w tym przypadku człowiek. Dodatkowo, rozprzestrzenianie się zakażenia zależy od możliwości leczenia odporności po zakażeniu, istnienia szczepionki, czyli możliwości ponownego zarażenia się. Przejdźmy teraz do zarazków. Jest wiele różnych zarazków, np. koronawirus, bakterie czy pasożyty. Mo które mogą szkodzić różnym organizmom? Dodatkowo znaczenie ma, w jaki sposób przenosi się taki zarazek. Niektóre zarazki, jak na przykład koronawirus, przenoszą się przez maleńkie kropelki, które podczas rozmowy albo kaszlu przenoszą się. Inne zarazki mogą przenosić się poprzez krew czy inne wydzieliny ustrojowe. Kolejnym czynnikiem wpływającym na to, czy zarazek stworzy pandemię, jest nosiciel, w tym przypadku koronawirusa człowiek. Tutaj chodzi o czas, w którym nosiciel zachoruje po zakażeniu, oraz czy sam zaraża, zanim się rozchoruje. Jak ciężko przebiega choroba i jak dobrze system odpornościowy reaguje na zarazek. Na koniec ważne jest, czy istnieją leki, dzięki którym przebieg choroby może być skrócony lub złagodzony, albo wręcz dzięki szczepionce można całkiem jej uniknąć. Tak więc widzicie, cała sprawa jest dość skomplikowana przez wiele czynników, od których zależy, czy jakaś choroba zakaźna przeistoczy się w pandemię, czy nie. A teraz do pytania, czy zdarzyły się już takie pandemie? Tak, było już bardzo wiele różnych pandemii. O kilku przykładach opowiem wam teraz. Udajmy się w podróż w czasie. Pewnie słyszeliście już o czarnej śmierci. Czarna śmierć, inaczej dżuma, była jedną z najgorszych pandemii, które kiedykolwiek miały miejsce. To wszystko działo się już prawie 700 lat temu. Pandemia rozciągała się przez dłuższy okres czasu i przebywa, przebiegała w. W kilku fazach albo nawrotach pandemia zaczęła się w Azji, razem z handlem, szlakiem jedwabnym przywleczono ją do Europy. W ten sposób bakteria wywołująca dżuma, dżumę Yersinia pestis, przywędrowała do Europy. Przyjmuje się, że w Europie bakteria ta roznoszona była przez pchły żerujące na szczurach. Wtedy nikt nie wiedział o bakteriach. To odkryto dużo później. Wtedy wielu ludzi uważało, że to kara od Boga. Szacuje się, że około 1 trzecia ludności w tym okresie zmarła z powodu czarnej śmierci. Ale na szczęście to już bardzo dawno temu. Inna pandemia miała miejsce w nie tak dalekiej przeszłości hiszpańska grypa. Hiszpańska grypa wybuchła około 100 lat temu. Nazwa ta jest nieco myląca, ponieważ hiszpańska grypa rozpoczęła się w USA, a nie w Hiszpanii. Wtedy wirus podczas I wojny światowej przywędrował razem z żołnierzami na okrętach wojennych przez morze i rozniósł się po całym świecie. Hiszpańska grypa była ciężką infekcją, przez którą rozchorowało się i zmarło, zmarło wiele milionów ludzi. Nawet więcej niż podczas I wojny światowej. Aktualnie walczymy również z inną pandemią, wywołaną przez wirus HIV, tak zwaną pandemią AIDS. Ta pandemia rozpoczęła się w latach 80. w Afryce i rozprzestrzeniła się na cały świat. Zarażenie się HIV wirusem prowadzi do osłabienia systemu odporności. W międzyczasie powstały leki, dzięki którym poprzez stałe ich przyjmowanie zarażone osoby mogą normalnie żyć, a nawet osiągać podeszły wiek. Mimo to choroba ta w Afryce, a także na całym świecie stanowi poważny problem. Wróćmy teraz do koronawirusa. Rozprzestrzenianie się koronawirusa stało się już pandemią. Ale gdzie to wszystko się właściwie zaczęło? Pierwsze przypadki infekcji koronawirusem pojawiły się w Chinach w grudniu 2019 roku, w Wuhan. Jedni z pierwszych, którzy zostali zainfekowani, pracowali na targu, gdzie handlowano różnymi zwierzętami. Kto był pierwszym zainfekowanym, albo od jakich zwierząt dokładnie zakażenie przeszło na człowieka, do tej pory nikt na pewno nie wie. Przyjmuje się, że na początku infekcja przeszła od nietoperzy, potem zaraziły się inne zwierzęta, a następnie człowiek. A teraz my, ludzie, przekazujemy sobie wirusa kaszląc, tak jak tłumaczyłam już w innym filmiku. W dzisiejszych czasach taki wirus może się bardzo szybko rozprzestrzeniać, po ponieważ jeździmy albo latamy na wakacje, może też na przykład Twoi rodzice muszą jeździć na delegacje za granicę. Nasz handel jest zglobalizowany i międzynarodowy. W ten sposób podróżujący przynieśli. Wirus z Chin do Europy albo USA, a tam zarazili innych ludzi, którzy zarazili kolejnych, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób koronawirus rozprzestrzenił się w przeciągu niewielu miesięcy na prawie cały świat. Przez to, że dużo podróżujemy, a człowiek jest istotą społeczną i ma dużo kontaktu z innymi ludźmi, Analiza procesu przekazywania infekcji jest tylko do pewnego punktu możliwa i bardzo trudna. Pamiętasz jeszcze, z kim spotkałeś się w zeszłym tygodniu? A kogo spotkała ta osoba tego samego dnia? Żeby spowolnić rozprzestrzeniania się wirusa, ważnym jest ograniczenie kontaktu i przemieszczania się ludzi na całym świecie, w różnych krajach i miastach. W ten sposób pomagamy w spowolnieniu rozprzestrzeniania się wirusa. A żeby nie doszło do sytuacji, w której zbyt wielu ludzi choruje w tym samym czasie, ponieważ wtedy doszłoby do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej i pomoc nie mogłaby być dostarczona wszystkim. Mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam pojęcie pandemii i pozwolił zrozumieć, w jaki sposób może do niej dojść. Bardzo dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie filmu. Zachęcam Was do dzielenia się tym filmem ze znajomymi i abonementowania kanału. Cześć, do następnego razu.